Najpierw rozgrzewka, potem wejście do wody. Tak było w Żgowie rok temu. W pierwszym wspólnym morsowaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób, nie tylko z terenu gminy. Ręce w górę, dziarska mina, tak się kąpie, morskowina! Do Żgowa przyjechał też klub morsów z Zagórowa. W tym roku gmina chce powtórzyć ten sukces. Będziemy gościć morsów z całego powiatu, a myślę, że nie tylko powiatu, bo gmina Zagórów szczególnie nam dopisuje. Uczestnicy mors z Zagórowa na pewno w tym roku zapowiedzieli swoją obecność i także będą. Łącznie liczymy na ponad 100 osób, dla których przygotowujemy już różnego rodzaju atrakcje. Atrakcje przy ognisku, pieczenie kiełbasek, będzie bigos przygotowany i ciasto przez koło gospodyń wiejskich. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o 17 nad Stawami w Żgowie. Wziąć udział w nim może każdy. Osobiście waham się co do wejścia do zimnej lodowatej wody. Czasami jest to woda skuta lodem. Natomiast być może nie wykluczam ostatecznie, że nigdy się nie skuszę. Być może kiedyś nastąpi ten moment. Miłośnicy morsowania przekonują jednak, że warto się przełamać. To jest powód i przyczyna do tego, żeby wejść na dwór, się rozruszać, bo trzeba wiadomo zrobić rozgrzewkę. Trzeba wejść do tej wody, trzeba z wody wyjść, z powrotem się trochę rozgrzać, także to jest przede wszystkim ruch, kontakt z przyrodą, dotlenienie się, ale też kwestie zdrowotne, bo tak jak można poczytać w internecie, no morsowanie ma same praktyczne korzyści. By wziąć udział w drugim wspólnym morsowaniu w Żgowie, trzeba się zapisać pod numerem telefonu 696 249 210.